tvpodkarpacie.pl. Wiele gorzkich i ostrych słów padło dzisiaj na spotkaniu pracowników Autosanu z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, pod adresem Sobiesława Zasady, byłego właściciela fabryki, zarządu Autosanu, premiera i ministrów, jak również władz miasta Sanoka. Piotr Duda przyjechał do Sanoka w towarzystwie Tadeusza Majchrowicza, przewodniczącego zarządu regionu Podkarpacie, i Bogdana Szozdy, przewodniczącego sekcji krajowej przemysłu motoryzacyjnego Solidarności. To jest dla mnie bardzo ważne być przede wszystkim z tymi ludźmi, bo sam wiem z autopsji, co to jest upadłość, co to jest likwidacja firmy, w której się pracuje kilka, kilkanaście, a i kilkadziesiąt lat. My jako Komisja Krajowa Solidarności nie od dzisiaj mówimy o tym, że faktycznie brak jest polityki przemysłowej w naszym kraju, brak jest w ogóle przemysłu, innowacyjnej myśli technicznej naszych inżynierów, i ten przypadek tutaj w Sanoku jest takim dobitnym przykładem, że sytuacja w naszym kraju idzie w bardzo złym kierunku. I jestem tu po to, żeby przede wszystkim z tymi ludźmi być, bo to jest moim obowiązkiem jako szefa Komisji Krajowej Solidarności, i zastanowić się, w jaki sposób można pomóc tej firmie, bo kolejne upadłości, kolejne likwidacje nie są według mnie przypadkiem. To jest, że tak powiem, nagminne w naszym kraju i niejednokrotnie te likwidacje lub upadłości są w jakiś sposób inspirowane, i to nie jest dla mnie przypadek, dlatego tym bardziej po spotkaniu z pracownikami i przewodniczącą komisji zakładowej, szefem regionu, będziemy się zastanawiać my jako Związek Zawodowy Solidarność, w jaki sposób będziemy mogli pomóc. A przede wszystkim jako Komisja Krajowa dzisiaj podjęliśmy decyzję, że będziemy wspierać pracowników na ile tylko możemy. Też przygotowujemy się do pikiety, którą będziemy chcieli zorganizować w Krakowie przed siedzibą właściciela. Właściciela trudno powiedzieć, bo słyszymy, że te udziały zostały sprzedane, nie wiadomo za ile, nie wiadomo jak wygląda w ogóle ta transakcja. I przede wszystkim państwa też jest tutaj bardzo ważna rola, żeby o tych problemach głośno mówić i nagłaśniać je, bo jak państwo wiecie, rządzący, jeżeli jest coś nagłośnione, jeżeli się o tym mówi, to także zaczynałem się z tym liczyć i próbować no i ten problem rozwiązywać. Niestety na blisko 500 pracowników Autosanu liczącej 140 członków komisji zakładowej w spotkaniu wzięło udział mniej niż 100 osób. Czy to wyraz bezsilności i braku wiary w jakąkolwiek szansę dla Autosanu i w egzekwowanie zaległych wynagrodzeń, gdyż załoga nie wie, kto jej wypłaci pieniądze za połowę czerwca i za część lipca. Nie wiem jak, naprawdę nie wiem, jak, od kogo mamy dostać te pieniądze za czerwiec, za lipiec już okazuje się, bo nadal nie ma syndyka i nikogo, kto by nadzorował pracę zarządu naszego w zakładzie. Dzisiaj było spotkanie całego zarządu. Pan pełnomocnik zarządu, czy przewodniczący związków zawodowych, i właśnie o tym mówiliśmy. Pan prezes Martin powiedział, że do 9 października ma czas, żeby złożyć do banku wniosek o wypłatę wynagrodzenia 1/2 za wrzesień. Ja się sprzeciwiłam, bo dlaczego wypłacać za wrzesień połówkę, a nie za czerwiec? Piotr Duda zaapelował do pracowników Autosanu o większą determinację w egzekwowaniu swoich roszczeń. Przestrzegł, że mogą nie otrzymać zaległych wynagrodzeń. Majątek będzie rozkradany, a wy nie otrzymacie swoich pieniędzy, wy się kompletnie nie liczycie. Jesteście dla tych ludzi przedmiotem, a nie podmiotem, stwierdził. Dlatego też w spotkaniu uczestniczył Michał Szymański, prawnik zarządu regionu Podkarpacie, który pomaga przejść pracownikom Autosanu trudną drogę upadłościową. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, w momencie ogłoszenia upadłości likwidacyjnej władzę, wiadomo, przyjmuje syndyk w zakładzie, zostaje powołany przez sędziego komisarza. Automatycznie tutaj powinien być złożony wniosek przez syndyka do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po to, żeby przynajmniej pracownicy mieli za 3 miesiące wstecz chociażby te zaległe wynagrodzenia wypłacone z automatu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe części, bo jak wiadomo, tam za poprzednie miesiące pracownicy nie otrzymywali w pełnej kwocie tych wynagrodzeń, będą musieli niestety na drodze już indywidualnych pozwów kierowanych do sądu ubiegać się o te wynagrodzenia. Jednak nie tylko o zaległe wynagrodzenia dopominali się uczestnicy spotkania. Gorącą atmosferę wywołał Marian Daszyk, były poseł, który zaapelował o podjęcie bezkompromisowych działań w stosunku do majątku Autosanu i jego załogi. Ja proponuję, aby już dzisiaj, w tym gronie, jakim jesteśmy, zawiązać Komitet Obrony Godności i Honoru Pracowników Autosanu.
również tej firmy, która jest perfidnie niszczona. Również nas, mieszkańców Sanoka czy powiatu sanockiego. Ja proponuję, aby ten komitet zaapelował do mieszkańców, do komisji zakładowych i pracowników innych zakładów, które się tu z nami solidaryzują, i aby jutro tam iść pod autosan, pozakładać kłódki i nie dopuścić do rozkradania tej firmy. Ja proponuję, aby, zwracam się tutaj do kolegi Tadeusza, aby zwołał komisję zakładową Podkarpacia jutro i żeby zarząd regionu ogłosił solidarność z zakładem i delegację zakładów pracy, żeby tutaj przyjechały z pomocą. Czy jednak załoga może się jeszcze zmobilizować? U nas w zakładzie do tej pory wystarczyło jedno moje słowo i wszyscy byli pod bramą. Nie mogę pojąć, dlaczego tutaj jest właśnie tak mało naszych członków i załogi. W ogóle załogi, mamy 140 członków związku, ale ja potrafię tych ludzi zmobilizować i cieszę się bardzo, że wszyscy chcą nam pomóc. Ja myślę, że jutro zrobię komisję rano i dojdzie do takiej pikiety, demonstracji powiedziałabym nawet, bo nie można przejść do porządku dziennego nad tym faktem, co robi zarząd, w jaki sposób postępuje z załogą. Ta arogancja zarządu w żywe oczy kłamstwa, w biały dzień załatwianie takich spraw z uśmiechem na twarzy, to ja nie mogę tego znieść po prostu. Jutro więcej informacji z przebiegu spotkania z Piotrem Dudą w Sanoku. tvpodkarpacie.pl